Tematem tej wystawy tak naprawdę jest śmierć. Projekt artystyczny powstał po śmierci mojego męża, który umarł rok temu. Nazywam się Agnieszka Wołoćko. Jesteśmy obecnie w Galerii Peron w gdańskim archipelagu kultury. Tutaj odbywa się moja wystawa pod tytułem Moje piękne blizny. Zmienność jednej materii w drugiej to jest coś, co mnie bardzo interesuje, o czym nieustannie myślę. Tak naprawdę tej śmierci nie ma, jest tylko takim etapem przejściowym. Więc ciała ludzkie są złożone do ziemi i tam gniją i się przetwarzają w jakąś inną materię. Materia, która powstaje, jest materią życiodajną. W tym wypadku dla życia roślin. Ciało się rozkłada długo, potem zanim drzewo wyrośnie, tak, to wiek upłynie, więc nie jesteśmy w stanie tego naturalnego procesu zobaczyć. Poszukiwałam tej metafory, żeby można to było zobaczyć natychmiast. Jeżeli ja uszyję te koszule i one będą w sobie zawierały soki roślin, to w jakiś sposób będę je, mając na sobie te koszule, absorbować. Ja mam psa, więc wychodzę z nim 3 razy dziennie i chodzę z nim po łące. Instynktownie też patrzę, co tam rośnie na tej łące. I to wszystko zbierałam po prostu chodząc z psem i tam zawsze z siatą jakąś, rękawiczkami, bo niektóre, na przykład te łupiny orzecha, to po prostu strasznie barwią. Przynosiłam te siaty i suszyłam, więc wplotłam to w taki naturalny rytm swojego życia. Moje mieszkanie było wypełnione tymi zapachami w czasie, kiedy suszyłam te rośliny. Niektóre nawet miały niezbyt przyjemny zapach, na przykład rezeda żółtawa. Ona troszeczkę śmierdziała. Zdecydowałam się, że nie będę używała żadnych roślin, które są egzotyczne, typu kurkuma, która bardzo dobrze na żółto farbuje i daje naprawdę kolor bardzo intensywnej żółci, ale postanowiłam odrzucić te, które nie są naszymi rodzimymi, żeby pokazać, co możemy wykorzystać z tych roślin, które są dookoła nas. Prosiłam swoje znajome, sąsiadki, rodzinę, koleżanki o przekazywanie mi różnych ścierek, prześcieradeł. Gdybym malowała obraz, to ja bym takich kolorów nie użyła. To nie są moje gamy, ale one po prostu takie pastelowe, one takie są w naturze. Tu mamy dużo kwiatów rezedy żółtawej, to jest właśnie ta żółć. Mamy tutaj łupinę orzecha włoskiego, to jest ten brąz. Mamy korzenie buraka, to jest tutaj. I że mamy owoce czarnego bzu, który jest taki intensywny, dlatego że to jest jedwab. Tutaj te wszystkie szycia, te blizny, to jest włókno poszczywy, a po bokach są zszywane surowym włóknem lnu. Ta koszula różni się od innych tym, że ma tutaj taką dużą plamę. Ta plama powstała w wypadku przy pracy. Na początku, jak zobaczyłam to zareagowałam tradycyjnie. Myślę sobie, och, zepsułam ten materiał, będę musiała to wyciąć. A potem zaczęłam się nad tym zastanawiać, dlaczego ja tak zareagowałam i właściwie dlaczego mam to wyciąć. To jest przypadkiem kobiet właśnie, że często jak miesiączkują, to nagle, nie wiem, na ich spodniach albo spódnicach pojawia się nieoczekiwanie plama i wtedy jest wielkie zamieszanie. I pędzą do łazienki. To jest strasznie krępujące. I przede wszystkim, dlaczego to jest krępujące? Bo to jest nieakceptowane przez świat męski. A tylko, że to jest po prostu naturalne i kobieta nie powinna się tego wstydzić. Ją też tutaj zostawiam, nie będę się jej pozbywać, tylko niech sobie będzie. Sam proces tego szycia jest też bolesny, bo musiałam przebijać tą igłą materiały, co czasami to musiałam robić dziurkę nożyczkami takimi do paznokci, które mają ostre końce i dopiero potem w tą dziurkę wkłuwać, więc byłam cała pokuta. Ponieważ w pewnym momencie też zorientowałam się, że to długo trwa i że ja nie zdążę, w ogóle wpadłam w taki amok, że ja nie zdążę. Szyłam po 15 godzin dziennie, miałam kompletne zapalenie spojówek potem, bo oczy czerwone jak królik. Byłam kompletnie tym wykończona. Prawie nie jadłam, nie robiłam zakupów, tylko siedziałam i szyłam. W pewnym momencie skończyły mi się te włókna pokrzywy, więc znowu musiałam produkować te włókna pokrzywy. Pokrzywa parzy, więc ja były takie dni, kiedy byłam totalnie poparzona, mimo że używałam skórzanych rękawic. No, to był taki proces nerwowy też trochę, żeby zdążyć z tym wszystkim. I żeby to się udało. I się udało. Udało się, tak.
Zrobiłam taki performance dokamerowy. Została zarejestrowana przez Alinę Rzemojdzin. Kiedy ja je naciągam, stają się mną, moim ciałem. Bo tu chodzi o taki bardzo bliski kontakt cielesny. To jest cały czas dotyk, to jest też skóra i to jest skóra i one gdzieś tam w pewnym momencie się zrastają, te skóry. To są jeszcze te blizny, które są zszywane tym włóknem pokrzywy, które jest dosyć ostre, tak? Więc ono gdzieś tam mnie zahacza, jak ja się ubieram. Podobnie jak mamy nici chirurgiczne, one też haczą. Z drugiej strony wiem, że one muszą być, bo to się musi poscalać, tak? Żeby znowu powstało coś, co jest pewną całością. Nakładałam nie tylko formę, kolor, ale też czyjś zapach jakichś innych istot, więc to było też takie zwierzęce, tak bardzo, bardzo naturalne, niezbyt ludzkie. Chciałam jeszcze bardziej podbić tą metaforę, tak? Pokazać ją w taki już prawie dosłowny sposób, że ja się staję tą rośliną. To nie jest tak, że jest ustalone raz na zawsze, że jesteśmy człowiekiem, tak? Bo być może potem staniemy się drzewem. To, co gdzieś, jak wierzę, stanie się naprawdę.